Musicie wiedzieć, że nauczyłam się latać dronem. Tak, bo drona mamy jakieś, jakoś tak, nie wiem, z 2-3 lata temu może nawet. No, już mamy. No w każdym razie cały czas operował nim jakby Andrzej i ja zawsze mówię, no weź, no proszę ci, weź mi coś tam nagraj, polataj mi, bo tam jakąś scenę chciałam i tak dalej. Ale w końcu powiedziałam, o nie, nie będę się prosić. Czego to ja nie zrobię dla moich widzów, prawda? No. Strasznie mnie cieszą takie, wiecie, małe kroczki do przodu. Jaram się jak głupia, codziennie latam z tym dronem. Znaczy nie z, tylko latam tym dronem. Nie wiem, czy mi się to znudzi, ale frajda, słuchajcie, taka, że ujęcia w ogóle z powietrza są jakby, no wiecie, teraz dosłownie każdy jakiś amator, czyli ja, Teodor, no, także taki amator jak ja, może, wiecie, normalnie filmowe sceny robić, to jest po prostu niebywałe. Jak to w tych czasach wszystko jest dostępne i każdy ma to w zasięgu ręki tak naprawdę, to jest niebywałe. Wiecie, biorąc pod uwagę, no chodź! Biorąc pod uwagę fakt, że na przykład mój tata w pole jeszcze końmi wychodzili, mieli pierwszy samochód we wsi, pierwszy telewizor i w ogóle jakiś aparat czy kamerę. I tak naprawdę przecież niewiele czasu minęło, prawda? To jest taki przeskok. Ja się dziwię na przykład, bo mój tata mega się odnajduje w tym wszystkich nowinkach. Ma tam, wiecie, i Facebooka, i Instagrama, i w ogóle tam maile bankowe. No wszystko jakby, no. Szok. A przecież to jest dla ludzi gdzieś tam z takiego rocznika. To jest ogromny przeskok, mi się wydaje. Także gratki, ludzie, gratki. Wiem, że też tu grono przecież też starszych osób mnie ogląda. Także bardzo mnie to cieszy. Naprawdę, że YouTube'a oglądają starsze osoby. Dla mnie to jest po prostu szał. Się nagadałam znowu. Ha! Hejka na moim kanale, witam Was serdecznie. Witam Was sprzed naszej trochę ruinki na chwilę obecną, ale jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, no to musisz wiedzieć, że remontujemy ten dom, dlatego tak wygląda na razie, jak wygląda. Ale to wszystko będzie zrobione. Kiedyś, oczywiście, w przyszłości. Na razie skupiamy się na wnętrzu. W chwili obecnej taka mała aktualizacja właśnie, co tam w trawie piszczy. Czyli słuchajcie tak, w domu, bo dostaję dosyć dużo pytań, bo że nie po Kasia, nie pokazujesz, co tam z remontem, co się stało i tak dalej. No słuchajcie, no w zasadzie, no jeżeli ktoś z Was kiedyś miał remont albo jest w trakcie remontu, to pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest tak kolorowo, że tak wszystko idzie płynnie. Płynnie szło do pewnego czasu, czyli do czasu takiej rozpierduchy. Zresztą możecie sobie obejrzeć w odcinkach poprzednich. I faktycznie wtedy szło to sprawnie i szybko. Teraz niestety musimy trochę się wstrzymać. To, co mogliśmy zrobić właśnie z takich prac jakichś tam demontażowo-murarsko, nie wiem, rozpierduchowych, no to zrobiliśmy. No i musieliśmy się trochę wstrzymać, no bo wszedł elektryk. Elektryk jakby pomału kończy pracę. Jest to taka praca dosyć mozolna, dosyć taka... nie widać, że się coś dzieje w zasadzie, ale no wiadomo, że się dużo dzieje. Tutaj trzeba bardzo dużo i myśleć, i to wszystko rozplanować, także trochę to panu Aurelowi zajęło. W każdym razie pomału już kończy, no ale musi też. On musi teraz z kolei przerwać na chwilę, żeby mógł wejść z powrotem hydraulik. A pan hydraulik, bardzo dowcipny, wysłał mi ostatnio zdjęcie spod palmy i powiedział, jestem na wczasach i nie wracam. Taki nerwowy śmiech trochę, ale no dobrze, no nic. No mam nadzieję, że jednak panie Macieju, pan wróci. No i czekamy na telefon od pana. No, a tak to bez zmian, słuchajcie, jakby... No po prostu czekamy. Takie etapy się, wiecie, no...
gdzieś tam muszą pozazębiać i jak już to wszystko będzie takie w miarę wyprowadzone, ta instalacja i to wszystko, no to myślę, że już z powrotem znowu taki oddech złapiemy i z czym się ruszymy. Ale na tą chwilę niestety troszeczkę przystanęliśmy. A może i stety, bo też nie ukrywam, że musimy troszeczkę finansowo odetchnąć i trochę nam się to przydało. Także no, nie jest lekko. Tyle Wam powiem. Ale ja myślę, że osoby, które się budują, remontują, to doskonale wiedzą, o czym mówię, także trzymam za wszystkich kciuki, łącznie za siebie i będzie dobrze, słuchajcie, byle do przodu. Jaki mamy plan, jeżeli chodzi o dom? No to o dom, no to słuchajcie, no chcielibyśmy w tym roku zamknąć taki surowy stan, zamknięty po prostu. To nasze takie małe marzenie. Nie wiem, czy to się uda, bardzo byśmy chcieli. No wszystko widzicie, zależy od właśnie, od czasu, od fachowców i tak dalej, więc tu jesteśmy bardzo zależni w tym względzie. Mamy pewien problem, jeżeli chodzi o górę, czyli już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Jak widać na załączonym obrazku, góra jest o połowę cieńsza i musimy całą tą górę tutaj, tej antresoli, dobudować. Chcemy zostawić tutaj cegłę odkrytą. No i nie mamy pomysłu, jak nadbudować tą górę, żeby ona była, żeby nie różniła się zbytnio od tej dolnej części. A musimy to zrobić, ponieważ jakby sami widzicie, że jest to, ściany są o połowę cieńsze i zwyczajnie one nie mogą takie zostać, ponieważ będzie tutaj zimno. No i no właśnie, i to właśnie takie telefon do przyjaciela, czyli do Was. Słuchajcie, jeżeli wiem, że dużo osób tutaj nas ogląda, które zajmują się remontami albo zwyczajnie robią remonty, są w trakcie, więc jeżeli macie jakieś pomysły na to, żeby, nie wiem, ta fuga była chociaż zbliżona do tej jakby poprzedniej. Ja tam czytaliśmy, że można, wiecie, jakby z tej, której rozbiórkowej mamy, jak tam ją czyścimy, żeby to tam przez sitko i tak dalej i pozyskiwać ten budulec, ale tego będzie za mało, to wszystko jest za mało, tak samo jak cegły tej rozbiórkowej, no będziemy mieli za mało, będziemy musieli jakąś załatwić, bo na pewno nie uda nam się tych wszystkich tutaj ścian nadbudować z tego. Mamy jeszcze tam, powiedzmy, dwa rozwiązania, które mi się mniej podobają, bo wolałabym z czerwonej cegły, także jak coś, to chętnie poczytam, możecie mi tam jakieś podpowiedzi oczywiście sypnąć, tak z rękawa, wiecie, nie? Rozwiązanie na żądanie. Ha! Ktoś też mnie ostatnio się zapytał, Kasia, czy ten piec zostaje. Oczywiście, że zostaje, ja cały czas o tym mówię, zostaje w takim stanie, jakim jest, ponieważ nam się tak podoba. I ktoś jeszcze się pytał tutaj, co to w ogóle jest i co tu będzie. No to już Wam tłumaczę. No więc tak. Tu będą kręcone schody, tam gdzie jest wylany ten taki, wiecie, ten podest, to będą kręcone schody, które będą prowadziły tutaj do góry. No i jakby z tych skręconych schodów nie będzie przejścia tu, tylko tutaj, tu gdzie jest ta czarna plama, co widzicie, co się paliła kiedyś wędzarnia, to tutaj będą drzwi z tego pokoju mojego, z tymi okrągłymi oknami. I tu będzie taki balkonik. Tam chcę też w tą ścianę wstawić okna, które były tutaj demontowane, te górne, że będzie taki, wiecie, pokoik z takim jakby balkonikiem z wewnątrz, też z oknem i właśnie z wyjściem tu na ten balkonik. Tutaj planuję taką biblioteczkę, w której będzie dużo bardzo dużych roślin, takich, wiecie, wielkich, ogromnych, zielonych, czyli po prostu taki, wiecie, zielony taki ogród tutaj sobie zrobię. Fotel do czytania. Nia. Taki jest plan. Myślę, że całkiem spoko. Także, o, tak się pochwaliłam. To oczywiście jest pozycja numer 10299, ale wiecie, marzyć, fajna rzecz. Ała! Jeszcze Andrzej w ogóle zrobił pergole, jakieś tam pierdółki, którymi się Wam teraz pochwalę. Miłego oglądania. Nia. Kiedy wleci nowy film? Miłego oglądania, nia. Własny ogród, dobry deal. Miłego oglądania, nia. A w nim czerwony dom. Miłego
miłego oglądania, nia, 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 nia. Przecież uda się to, miłego oglądania, nia, 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 nia. I słuchajcie, właśnie to moje nia, 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 okazało się, że co niektórym wchodzi tak to w głowę, że nie potrafią już normalnie funkcjonować i normalnie ze sobą rozmawiać w domu na przykład, bo jedna osoba mówi, włącz coś do posłuchania, a ta druga dokończa nia, 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 nia. Bardzo Was przepraszam, przykro mi bardzo. Bardzo Wam dziękuję za tą ścieżkę dźwiękową, Michał i Angelika. To jest małżeństwo, które po prostu wysłało mi na maila taką to pioseneczkę, którą przed chwilą słyszeliście. Spontanicznie, totalnie. Po prostu oglądali mój odcinek, wysłali mi to jako wiadomość głosową. Ja ich poprosiłam, mówię, proszę Was, nagrajcie mi to tak, żebym mogła sobie to zapisać i chciałabym to wykorzystać. Bardzo Wam dziękuję. Rozwaliście mi głowę, serduszko i zrobiliście mi tydzień, miesiąc, rok, nie wiem, w ogóle po prostu, no naprawdę było mi to potrzebne. Miałam troszeczkę gorszy okres, taki wiecie, bywa, czasem bywa, wiecie jak to, budowa, wszystko natłok w ogóle, myśli, zdarzeń i tak dalej, no i się trochę tak zastanawia, coś trzeba wybrać, w którąś drogą iść, a może to bez sensu, że ja w ogóle to robię, no i dostajesz później taką wiadomość i... No i jak tu nie robić, nie? Także bardzo Wam dziękuję, naprawdę było mi to potrzebne. Znalazłam Was również na YouTubie. Tak, to małżeństwo tutaj właśnie Angelika i Michał są również na YouTubie, więc Wam podlinkuję. Gwarantuję Wam, że jak wejdziecie do nich, to poprawi Wam się humor. Jestem tego pewna. Także zapraszam Was również do nich. Wejdźcie i w moim imieniu podziękujcie im, bo... Naprawdę, chyba sobie zostawię to jako czołówkę. Także wielkie serduszko dla Was. Bardzo dziękuję. Było ładnie i się skończyło. Dzisiaj pada deszcz, jest zimno. Dzisiaj to normalnie jesień. No, zaraz Wam pokażę też coś fajnego, co Andrzej wymyślił. I w ogóle dzisiaj się pochwalę Andrzejem. Zero waste i w ogóle, wiecie, recykling i co tam jeszcze. Czyli takie rzeczy z odzysku, z pomysłem. Mi się oczywiście, nam się podobają. Wam pokażę po prostu efekt pracy. Ja myślę, że to będzie coś fajnego. Andrzej zrobił pierdolę, bo jak wiecie, mamy tu winogrono, które bardzo ładnie w tym roku, jak możecie sobie zobaczyć w tych moich pierwszych odcinkach w tamtym roku, we wrześniu, to są jedne z moich pierwszych odcinków. Posadziłam właśnie to winogrono, ono w ogóle po prostu na wiosnę, ono było zupełnie tam ścięte do zera, ale puściło, udało się, bo już się bałam, że nie, naprawdę już zaczyna się fajnie piąć. No już musieliśmy pomyśleć o tym, żeby tutaj właśnie coś zrobić. No i Andrzej wykorzystał. Kojarzycie takie pawilony na pewno ogrodowe. Takie coś w stylu, jak mamy tutaj ten, tylko właśnie te wszystkie jakby boki były z takich, jakichś takich czegoś. No i moi rodzice to wyrzucili. Natomiast my to wzięliśmy z powrotem ze śmietnika. Bo Andrzej miał właśnie pomysł na to, żeby to rozkręcić, rozmontować i właśnie w ten sposób tutaj wykorzystać. Także nic się nie marnuje u nas. To jak fajnie zarośnie, oczywiście tego nie będzie widać, tych, wiecie, tutaj tych jakby tych liści i tak dalej, ale myślę, że fajnie to Andrzej wykorzystał, bardzo mi się to podoba. Tutaj ładnie winorośl będzie się piąć na tym, to zrobił Andrzej na takim stelażu, ażu, także solidnie to wygląda. Jest odstęp od ściany, taki mieliśmy zamysł, ponieważ dlatego, iż tak właśnie chcieliśmy. No i tutaj są te drzwi od strony ogrodu, czyli mojego warzywniaka, który jest tutaj, jak wiecie.
Już pewnie się tak orientujecie mniej więcej, jak to no wygląda. No i my mamy zamiar te drzwi z czasem. Oczywiście to jest pozycja numer, jak to Andrzej mówi, 6299, ale mamy zamiar z czasem właśnie te drzwi od tej strony tu na warzywniak sobie odzyskać, żeby właśnie, żeby miała blisko, wiecie, po narzędzia, po takie tam pierdoły, że nie muszę chodzić naokoło, także wtedy tutaj będę mogła sobie wchodzić. I jak to będzie tak ładnie zarośnięte, widzicie to? Widzicie to okiem wyobraźni, prawda, jak my. Że jak to będzie tak ładnie zarośnięte i takie, wiecie, tajemnicze drzwi do ogrodu. Ja to widzę. I już się jaram, już mi się podoba. Będzie zupa! Wiem, że nudzę, ale strasznie jaram się tymi moimi zbiorami. Chyba zrobię botwinkę, bo Andrzej bardzo lubi botwinkę. Się denerwuję, słuchajcie, że ja wam tutaj prowizorki pokazuję, ale mi się to podoba. Tutaj taki, wiecie, fajny na magnezik, ale to w ogóle jaki czad, słuchajcie, słoiczek, zakrętka przykręcona w ogóle tutaj do jakiejś po prostu, no do listwy. Słoiczek, śrubki, ciach, trach. No manie, mogłabym mieć coś takiego w domu na przyprawy. No może trochę ładniejsze słoiczki, ale myślę, że spoko. Andrzej się bardzo denerwuje, że ja pokazuję tutaj te jego prowizorki, że to nie jest nic, co warto pokazywać. A ja uważam, że warto, ponieważ ja czegoś takiego nie widziałam, mi się to podoba i koniec, kropka. Dobra, na dzisiaj to koniec, słuchajcie. Lecę do pracy. Typowa kobieta sukcesu, obładowana jak wielbłąd. Torba IKEA, torba na rower, po prostu szał. O kurde, zapomniałam. Gdzie jest moje slow life? Nie pykło. O, do konia. Także jak widzieliście, znalazłam chwilę, żeby coś wam nagrać. Mam nadzieję, że oczywiście to docenicie. Tymczasem borym lasem. Może jeszcze w samochodzie jakieś pogaduszki, nie wiem. Zobaczymy. Traktor! Zjeżdżaj! Ej, się cieszą, jak się cieszą! Kiwali mi, może mnie znają? Może mnie znają, pozdrawiam! Teraz, wszyscy cię znają teraz. No i... No nie pogadamy, no jak Boga kocham, no to słońce po prostu całe życie prosto w pysk, no. Dobra, musimy tak pogadać. Siedzę jak na sraczu. W ostatnim czasie zrobił mi się mały kołtun w głowie, słuchajcie, bo nadmiar obowiązków i tego po prostu, czego od siebie sama tam wymagam i co muszę zrobić i tak dalej, lekko mnie przytłoczyło. I nawet urlop, który miałam właśnie w ostatnim czasie, nie był długi, bo to było może z tydzień czasu. No niestety jakby w ogóle nie odpoczęłam, bo cały czas myślałam o tym, Co zrobić? Jak żyć? Polsko, jak żyć? No i nie mogę tego rozkminić. Generalnie chodzi o to, że
Ja jestem taką kobietą wielozadaniową. Wiele rzeczy potrafię, wiele może rzeczami się zajmuję. Wynikało to też pewnie w dużej mierze z tego, że zwyczajnie szukałam jakiejś tam swojej drogi. Czyli, no wiecie, ja i prowadzę zajęcia fitness, prowadzę ten swój sklep. Mam też sklep z rękodziełem, który robię właśnie i też właśnie robię na drutach. I, och Boże, słuchajcie, no czego ja nie robię? No naprawdę. No i tak mi się to skumulowało. Dołożyłam sobie oczywiście jeszcze tego YouTube'a, bo przez ostatni rok czasu prowadzę też tego YouTube'a i to tak dosyć intensywnie. I oczywiście moje social media, czyli właśnie Instagram i tak dalej, tak naprawdę w chwili obecnej obsługuję 3 profile. Z kanałem YouTube'em to jest 4. Powiem Wam szczerze, że jak na jedną osobę, uwierzcie mi, jest to nie do ogarnięcia. Nie wiem, jak to robię. No, nadal nie wiem, jak to robię. No ale w każdym razie poczułam się w ostatnim czasie, jakbym była 24H w pracy. I trochę mnie to dobiło, trochę nie mam momentu na odpoczynek. I się zastanawiam, mówię, co się stało. No, także jestem teraz na zasadzie, mam właśnie taki kołtun w głowie, który muszę rozplątać, muszę coś ograniczyć, muszę z czegoś zrezygnować, muszę zwyczajnie podjąć pewne decyzje. I kompletnie nie mam pojęcia, co mam robić, słuchajcie. Tym razem nie poproszę Was o pomoc, tym razem nie powiem, napiszcie mi w komentarzu, co mam robić, no bo ja muszę sama to wiedzieć. No ale pogadać i pożalić się można. Myślę, że wiele osób z Was mnie zrozumie. Ostatnio na Instagramie też wrzuciłam takie okienko z pytaniem właśnie, gdybyście mogli gdzieś być, to co byście teraz robili, co byście zrobili. I wiele z osób Was, niewiele, w zasadzie wszyscy, jak jeden mąż, słuchajcie, kilka osób chciało być ze mną, ale to już tam pomijam. Bardzo miłe. W każdym razie, wszyscy jak jeden mąż szukamy świętego spokoju, kontaktu z naturą, z przyrodą, taki powrót do korzeni. I myślę, że to jest istota tych czasów, że zapłacimy wszystkie pieniądze i zrobimy wszystko, żeby mieć ten święty spokój. No i ja też go chcę. No, ja się wygadałam, wyżaliłam w każdym razie. No ale jeżeli chodzi o to szukanie drogi, no to wiecie, jakby to ta moja wielozadaniowość na pewno wynikała z tego właśnie, że ja tej drogi cały czas szukałam. No i znalazłam, bo naprawdę tworzenie tego kanału i tego, co robię tutaj z Wami, jest dla mnie szalenie ważne i chyba daje mi to największą satysfakcję, jaką dotychczas w sumie czułam w moim takim zawodowym jakby życiu, w mojej pasji i tak dalej, więc chciałabym więcej, chciałabym się rozwijać i muszę po prostu znaleźć sposób, słuchajcie, żeby robić to bardziej, mocniej, więcej i tak dalej. Dobra, dojeżdżam do pracy, do Bydgoszczy. Tymczasem Borym Lasem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zwykle dziękuję za oglądanie tych moich rozkminek życiowych i serdecznie Wam dziękuję za wszystkie Wasze komentarze. Naprawdę jesteście kochani. Ja wszystkie Wasze komentarze czytam. Naprawdę je czytam, bo naprawdę lubię to. Naprawdę, kurde, no ja lubię to. Cholernie to lubię. Pa! Miłego oglądania. Nia, 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 nia. Przyjechałam. O, Teodorek czeka. Aha. Już merda ogonem, dupę mu urywa. O co Ci chodzi? Aha, tak.